zdrowia. Amerykański podzielony drapacz chmur raczej nie wytrzyma. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dla demokracji konstytucyjnej, aby demokracja kwitła czy się rozwijała, no to jednak, no i czasami kulała, no to jednak kandydaci, wyborcy, no i wszyscy obywatele muszą jednak szanować swojego przeciwnika politycznego. Partię polityczną nie widzą swoich przeciwników politycznych jako takich legalnych, no i uczciwych reprezentantów społeczeństwa i nie czują tego, że po prostu są inni ludzie, którzy inaczej myślą, no to doprowadza to do totalnego bałaganu. Doprowadza to, taki brak poczucia wspólnej odpowiedzialności i niezrozumienie, że jednak naród czy kraj jako taki, no to są wszyscy, to nie jest tylko ta połowa. Przez ostatnie można powiedzieć 10-15 lat to podzielenie w Ameryce zaczyna być coraz gorsze. No zaczęło się, można powiedzieć, przy Obamie, no a teraz to już jest jakiś punkt kulminacyjny, to już jest największy, jakie tylko może być. No cały ten wieżowiec, co teraz jest podgryzany, dziury są robione w fundamentach, we wszystkich tych ścianach, można powiedzieć, nośnych i nienośnych. I postępowi socjaliści, tak samo jak konserwatyści, zgadzają się co do jednego, że w zasadzie ta druga strona jest bardziej winna. No, w moim przekonaniu jako konserwatysty, no to jednak uważam, że Ameryka przez ostatnie 250 lat była konserwatywna, no i powinna być konserwatywna, czyli Bóg, honor, ojczyzna. Dzisiejsi postępowcy, czyli socjaliści, no oni w zasadzie chcą powielić to, co się działo, powiedzmy, w Rosji, czy w Polsce, czy w bloku wschodnim, czy w Wenezueli, czy na Kubie. Także z definicji Ameryka jako taka to jest Bóg, honor i ojczyzna. No i konserwatyści z zasady, z definicji konserwatysta to jest ten, co nie zmienia. Postępowy to jest ten, który chce zmieniać niezależnie od tego, czy rozumie, jakie są konsekwencje zmiany, czy nie rozumie. No, wszystkie te utopijne teorie, szczególnie Marksa o równości ludzi i tak dalej, walki klas, no to zawsze doprowadzają do morderstw, do wybijania, do rzezi, do gułagów i tak dalej, no i do głodu. Najgorsze to jest to, że wszystkie te teorie utopijne, które tłumaczą, że jest równość, doprowadzają, że ludzie zabijają, żeby mieć równo po jednej krowie. I to jest ta makabra. Ponad 60% demokratów no to nazywa republikanów rasistami, seksistami, homofobami, no i wszystkim tym, co najgorsze. Zawsze doklejają łatkę konserwatystom, że nienawidzą homoseksualistów, nienawidzą obcych, nienawidzą kobiet i tak dalej, nienawidzą innych ras. Jest to dosyć chamskie, tak? Jest to chamskie, no i nieprawdziwe. No i dlatego większość konserwatystów jednak, kiedy patrzy na lewactwo, no to uważa, że po prostu są nieświadomi, są zawzięci, no i są mściwi. No i patrząc na tą historię ostatnich, powiedzmy, 100 lat na świecie, jest tam mściwość. Jednak ruch konserwatywny, no to ma za sobą parę tysięcy lat. Ludzie dochodzili do wniosku, co działa, co nie działa. No a jednak socjaliści, którzy tłumaczą, że są postępowi, no to ten postęp każdy normalny człowiek już widział to, co się dzieje. No i jeden powód
który może spowodować to, że ta demokracja amerykańska po prostu się rozpadnie, tak? No konserwatyści obawiają się już o to Waszyngtona i przez wszystkie tego wzrostu powiedzmy państwa, wzrostu urzędników, wzrostu ludzi, którzy kierują, nie będąc wybranymi, no bo jednak chodzi o to, że jednak w demokracji to krajem, narodem, to mają kierować ludzie wybrani, a nie szare eminencje czy urzędy różne bezpieczeństwa, czy najróżniejsze niewybierane osoby, tak? Bo to chodzi o to, żeby jednak ludem kierowali ci, których lud wybiera. No a urzędnicy, no i częściowo politycy, no to doprowadzają do tego, że kierują tymi sznurkami gdzieś z tyłu. Na postępowi lewacy, wszyscy ci kodomici w Ameryce, no to dla nich największym niebezpieczeństwem jest Trump sam w sobie. Pomimo, że Trump został wybrany przez 60 milionów ludzi, no to oni widzą jego jako dyktatora. Oni widzą go jako Hitlera. No nie bardzo jako Castro, można powiedzieć. Nie bardzo jako Mao Tse-tung i nie bardzo jako Stalin. No i to jest największa ta paranoja całego tego systemu, że wszyscy ci dyktatorzy, no to byli lewacy, włączając Hitlera. Hitler był socjalistą, Stalin był socjalistą, Chavez i Maduro, no wszyscy ci, którzy doprowadzili do biedy, to byli socjalistami, komunistami. No i dzisiejsi socjaliści zarzucają to, że on jest, Trump jest dyktatorem. Jest problem jest taki, no, że Trump przychodzi i mówi oczyścić ten swamp. Swamp, no to znaczy te bagno, to te moczary, szuwary, to jest swamp. No i on mówi, że jednak cały ten deep state, czyli ten ukryty trzecia, no wszyscy ci ukryci urzędnicy, no to tam działają, no i oni jednak, oni tam są, tak, to patrząc na to, co się działo, no i czym więcej on ich zwalcza, no to tym bardziej oni walczą z nimi i chcą zatrzymać tą cały system administracyjny, te wszystkie urzędy, ministerstwa, no i całe te prawa, które zostały bardzo często ustanowione w sądach czy w urzędach. Ten konflikt jest bardzo ostry, no i jest bardzo, można powiedzieć, zabójczy dla demokracji. Dlatego, że cała ta ideologiczne rozdzielenie spowodowało, że obydwie strony są coraz bardziej zawzięte. No i to już można powiedzieć, że to jest na poziomie wojny secesyjnej, tej wojny cywilnej, czyli tej wojny odłączenia, kiedy te Stany Południowe chciały się odłączyć. No i później północ przyszła i pobiła, rozbiła. 500 tysięcy białych ludzi zginęło. No a chodziło o niewolnictwo, no bo niewolnictwo jednak było, no jest do dzisiaj popularne w Afryce, tak? W Brazylii i tam w Ameryce Południowej też niewolnictwo było popularne 10, 15 czy 20 lat po tym, jak 500 000 Amerykanów białych zginęło za to. No ale to była ta wojna secesyjna, wojna odłączeniowa, wojna cywilna. No i na dzień dzisiejszy to jest bardzo, bardzo blisko do tego. Postępowi socjaliści, no to oni mówią, że to Trump zaczął, tak? Zaczął tą walkę, że daje jakieś za duże cła, że denerwuje aliantów, czyli tam Francję czy Niemcy, że atakuje wszystkich swoich przeciwników na Twitterze. No atakuje, no bo jednak jego atakują. Największym problemem jest jeden tak zwany fake news, czyli te oszukane informacje. No i bardzo często są spreparowane
informacje. No a to jest, można powiedzieć, atak na pierwszą poprawkę o wolności słowa i o wolności wypowiedzi. Trump krytykuje bardzo często sędziów, no bo sędziowie, tak jak w Polsce czy w wielu miejscach, im się popierniczyło interpretacja prawa z ustanawianiem prawa. I bardzo często sędziowie po prostu tworzą nowe prawo, nie patrząc na to, że oni powinni pilnować prawa. No to, to jest paranoja. No i Trump jest właśnie, tak jak większość konserwatystów, wściekła. No, obydwie strony myślą, że są prawidłowe, no i prawdziwe. I mają rację, no, ale tak jak mówię, jednak konserwatyzm, no to ma w Ameryce 250 lat, można powiedzieć, a socjalizm ma 100 lat i Trump swoim działaniem, on pilnuje, żeby Ameryka nie upadła jako taka. Że on pilnuje tego, że jednak wszyscy ci, którzy stwarzali tą konstytucję, kiedy się odłączali od korony angielskiej, no to chce to podtrzymać. Lewactwo dla odmiany zrobi wszystko, wypuszcza najróżniejsze informacje, dokumenty, zaczyna niekończące się śledztwa i tak dalej, i tak dalej. Na swoich przeciwników politycznych, no i nawet James Comey, czyli ten szef Federalnego Biura Śledczego, on zaczął mówić, że jest jakaś taka wyższa lojalność, kiedy środki uświęcają, cel uświęca środki, no właśnie dlatego, że tam jest te bagno, ten szłamp, po prostu ci urzędnicy i ludzie, którzy nie są wybierani, rządzą gdzieś tam z tyłu, no. Ta sama sprawa stała się na uczelniach, na koledżach, na kampusach i tak dalej, gdzie wszyscy polityczni aktywiści, wszyscy ci bojownicy o sprawiedliwość społeczną po prostu przychodzą i zakrzykują, mordę piłują, blokują, przychodzą, siadają między rzędami i tam wyją przez 10 czy 15 minut. Później część ludzi, którzy przyszli, połowa nie przyszła, no bo się bała. Bardzo często strażnicy czy ta policja kampusowa proponuje, żeby wszyscy się rozeszli. No i piłowanie mordy po prostu, demokracja jest zabijana. I w ten sposób. I oni są przekonani, że mają rację i kompletnie nie zwracają uwagi na to, czy jest takie pojęcie jak wolność wypowiedzi, czy wolność zgromadzeń. Po prostu cel uświęca środki dla nich. No i to jest to, co Lenin mówił. No i to jest to, co widać. No, ja się zgadzam z Trumpem, bo jak inaczej to opisać, tak? Jak to inaczej opisać, jeżeli nie można się wypowiedzieć? No, nie jest to tradycja amerykańska, nie jest to tradycja jakaś ogólnie demokratyczna. No i wszystkie te skasowane, unieważniane czy likwidowane spotkania wielu ludzi, no to jednak nie tak, to jest nie tak. No to trzeba to powiedzieć, że to jest jednak bandytyzm polityczny, to inaczej nie można tego nazwać i można być zdenerwowany na ten temat, tak? No bo cokolwiek ktoś się, nie chodzi o to, żeby było mordobicie, no ale chodzi o to, żeby ludzie mogli wypowiedzieć swoje zdanie, szczególnie jeżeli chcą wypowiadać swoje zdanie do ludzi, którzy myślą podobnie, a nie robią niczego nielegalnego. No, oba
Obama używał FBI do tego, żeby jednak pilnować i śledzić nie tylko Trumpa, ale wielu innych ludzi. No i to było jawne złamanie prawa. Później Comey prowadził to śledztwo przez jakiś czas. Później Miller prowadził następne 2 lata. Wydano kilkanaście milionów dolarów. Nic nie udowodniono. No to Pelosi i wszyscy, i jak już nie było tego ruskiego zamieszania czy zmowy rosyjskiej, no to zaczęli Pelosi i Schiff zaczęli robić całą akcję na to, żeby był ten impeachment. Impeachment to znaczy te usunięcie prezydenta. No cały amerykańsko-angielski system prawny, cały ten podstawy prawne, no to oskarżony ma prawo do swoich świadków, no i ma prawo do tego, żeby spytać się, czy przesłuchać oskarżycieli. Coś takiego się w ogóle nie stało. Demokraci, socjaliści po prostu robili swoje, robili co chcieli. No a później, kiedy Senat uniewinnił, no to Pelosi, wariatka, czarownica socjalistyczna, która też nie wiadomo jak długo wytrzyma, zanim ją tam Ocasio-Cortez nie udusi z resztą tych swoich muzułmańsko-emigracyjnych lewaków, no to ona powiedziała, że nie było uniewinnienia, bo żeby było uniewinnienie, no to musi być proces, a żeby nie możesz mieć procesu, kiedy nie było świadków i nie było dokumentów. Także że kretynka sama się zapętliła w tych idiotyzmach. No i trudno sobie wyobrazić to, co teraz się dzieje. To, co konstytucyjne, całe te procedury, co oni zrobili. Oni po prostu robią wszystko, no bo oni są przekonani, że 2016 Trump nie wygrał, że Trump nie jest legalnym prezydentem, no i to takie przekonanie ma ładnych kilka milionów Amerykanów. Czy Trump odpuści sobie? No nie myślę, że sobie odpuści, ale można powiedzieć, że całe to rozdzielenie jest troszeczkę inne. Tam w latach 1960, kiedy była wojna w Wietnamie, no to wiadomo było, że kiedy wrócą żołnierze, no to wszystko się jakoś uspokoi. W 1930, kiedy powiedzmy ta nowa umowa społeczna, kiedy nowy prezydent został wybrany, no to wszystko jakoś tam się to uspokoiło. Była ekonomia się poprawiła po tym krachu i tak dalej, i tak dalej. No ale na dzień dzisiejszy to rozdzielenie jest po prostu nieprawdopodobne. No i nie skończy się w listopadzie. Na pewno się nie skończy w listopadzie. No i teraz jest tylko pytanie, jak to wszystko zreperować. Demokraci muszą uznać, że jeżeli przeciwnik wygra, no to po prostu wygra. Zamknąć mordę i uznać, że ktokolwiek jest wygrał. Tak samo jak Republikanie, kiedy Obama wygrał pierwszy raz, Republikanie powiedzieli, no jest demokracja, został wybrany. Został wybrany drugi raz, powiedzieli, jest demokracja, został wybrany. No jednak czerwone świnie, jednak komuniści, socjaliści tego nie robią. Oni po prostu przyjmują metodę taką, żeby nieustannie walczyć i ale wtedy to ani ekonomia, ani społeczeństwo, ani nic nie robi żadnego postępu. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć subskrypcję, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.